Oj, kuźwa, coś mi chyba się siada nagrywanie. Dobra, poczekaj chwilę. Moja wina, moja wielka, bardzo wielka wina. Powiem, co się stało. Spotkaliśmy wujka dzisiaj, wujek gdzieś był całym domem i dziecko odprawiło rytuały szatanistyczne. Spłonęło, a my mamy kolbkę do gramofonu. Karolina potwierdza, potwierdza. A ty to potwierdziłaś. Nic nie powiedziałam. Wiesz, może pójść? Halo? Nie ma tej gramofon płyty. Nie ma płyty. Zaraz cię będzie goniła. Nie wiedziałam! Kuźwa mać czekała na to. Przecież kuźwa mać. O fuck! O nie! Kuźwa mać! Skąd miałem wiedzieć, że pójdzie akurat tak? Ale szczerze, nic strasznego was nie ominęło, bo to w Balci chyba było dziwne? Nic straszne, no nie? No po prostu jakby przeszliśmy przez kilka pokoi, tak jakby były zrobione z mięsa. Chyba bardziej bym się przestraszył, jakby mnie nagle tam babcia zaczęła nagle gonić. Tu, dobra, nie mamy płyty. What the fuck? Aha! Widzisz to? Ta. Jelitko? Oj. Zobaczmy. Coś tu jest? Ty, tu już nie ma jelit. Dalej pępowiny. A? No dobra. Dobra, kończymy jej, chłopaki. To jest ten moment, kiedy robię tak. O, tak. Zamki mody. Chcieliśmy pępowinę. Dokąd stoicie? Zobaczymy naszą teorię. No, chyba nie może wejść, no. Dobra. I zauważyłeś, że tu się coś zmieniło? Tak, jest leżanka dla dziecka. I my tutaj gdzieś nawet mogliśmy chyba ten pokój zobaczyć. O, tam. O no. Jeszcze... Dobra, nagrywam. Aby to zrobić, potrzebujesz? A! A! Okej. Okay. Czy właśnie znalazłem dziecko? Hej! To możesz jej dać! Weźmie je na ręce? Weźmie! To jest płód. Przytrzymaj. Użyj! Zbadaj. Uuu, ale brzydkie. Jak tak możesz? Powinnaś odczuć instynkt macierzyński. Ta. Mogę nim rzucić? Mogę! Nie. Możesz! O! Nie wiem, czy chcę dobrać telefon. A zobacz. Upuść a, dziecko. Rzuć na podłogę. Jedną rękę potrzebuję, Karolina. Kuźba. to jest to pierdolenie. A!
Jejku, ty dajesz nam, kobieto, nadzieję. Daję nadzieję, że będzie coś fajnego. Najlepsza jest ta końcówka. Little bitch. Co? Chciałbym zobaczyć babcię, co tak mówi do swojego wnuczka. You little bitch. Ej, zaraz się wyłączy. Tak, tak, wiem. Nazwę to dziecko. Nie wiem, czy to chłopiec, czy dziewczynka. Powiedzmy, że to dziewczynka i nazwę ją Abies. Pierdol się. You little bitch. Babcia, patrz, co ci niosę. W końcu udało mi się to coś znaleźć. Nie chcesz wiedzieć, gdzie to coś leżało. To się dziecko dziwnie rusza! Wpierdzielisz mnie? Albo je? Zjeje. Zjeje! Zje to dziecko! Je... Zus spadł. Jezus spadł. Coś mówiłeś, że z tym Jezusem będzie. Wiesz, o, zabawka. Się, że... O! Zabawka, no. Czyli jeszcze jedna. Czy no potrzebna. Ma być... A to może jest to właśnie to jest ta zagadka Jezusa? Nie wiem. Ja pierdzielę, ile tego tu jest. To jest jedna historia. No, no, no. Ale ona w ogóle znikła. No, to dobrze. To podejrzewam, że jeszcze jedną zabawkę do karuzeli i to chyba będzie koniec historii, coś mi się wydaje. A i pamiętaj, kasetę musimy zobaczyć. Tata, już idę. To właśnie do tamtego pokoju trzeba iść. Czy mogę prosić prąd? Oj. Teraz wejdzie we fuzję z dzieckiem, będzie młoda. Nie, bo jeszcze potrzebny jest klucz do rozdzielni. Tak. Nie, ja nie patrzę, mam w dupie, że przyszłaś. Pierdziel się. Fankom mówię nie. Mam jedną fankę, wystarczy mi. Jeszcze jedno. Ła, nawet nie no. A jeszcze tutaj to. Klucz wielonowy. Ja pierdzielę. Dobra, to tak, to podnoszę. Fakt, nie to. To jest. Nie ta, chyba. To ta. To ta idzie tu, a ta idzie tu. Na pewno? Tak. Masz. A. Same to the baby, thinking she's holding a doll. I've got rid of all the dolls in the house, and now she keeps on calling him, never remembering where he is. I have to keep a constant eye on both of them. The only time I can get some work done is when she's sedated. It feels like a nightmare. No tam się śmieje jeszcze. Tak, właśnie. Tutaj było nawet właśnie słychać, że jakieś dźwięki w tle. To wszystkie kasety już są. Tak, to są jej wszystkie kasety. Nie, tu ją tutaj słychać. Nie patrz przez dziurę. Nie. Nie ma jej tu. Nie tu. No. Mówię. Łazience jest. Idę do łóżka spać. Jest opcja śpi. Nie ma.
Ja pierdolę. Gdzie jest opcja udusz się poduszką? Przestań paszczą brzmieć. Dobra, ostatnia rzecz została. Cokolwiek co znaczy. Ostatnia ta, zabawka do karuzeli. To coś musi mieć wspólnego z pilotem. I z tym nożem. Gdzie ten pilot? Znaczy nie, nóż, to mogła po prostu wziąć. Mówi, ona w łapie ma ten nóż. No tak, no tylko jest po prostu powiedziane, że brakuje jednego no. A, to może faktycznie tak być. No bo ona zabrała. A i ten safe! I safe klucz, ale... do safe'u, klucz do tej rozdzielni elektrycznej. No nie mamy pilota. Nie mamy pilota. Jeszcze w ogóle, patrz, ja nie jestem żadnym zbliźnikiem, ale ta ręka jak wygląda, a tą gdzie trzyma? Ja pierdolę. I jeszcze płyta do gramofonu. No nie. Ja pierdolę, to się nie kończy, nie? Nie. Rozwiązujemy... I tutaj jeszcze klucz! Tu jeszcze klucz, ja pierdolę. Rozwiążemy jedną zagadkę, to się nagle pokazują cztery inne. Tak. Dobra, może coś się zmieniło tam teraz? Po drugiej stronie. Słyszałeś świnie? Tak. Wolę nie wiedzieć. Ding dong. Zawiodłem się. Ej, może zapiszesz? Nie wiem, czy tutaj mogę. Mogę. Możesz. To co? Dwójka. Pierwszy? No bo pierwszy. A, weź. No bo tak już jesteś. Nie, dwójkę weź. Może. Tak jesteśmy już do przodu niż w porównaniu z poprzednim. No. Wchodzimy. I tu zobaczmy, że coś się zmieniło. No bo coś spadło i na tego jednak coś tego Jezusa musiało zrzucić. Nie. Kapitanie Spock, nadświetlna. Jak kuźwa biegnie. I jeszcze te drzwi po lewej tutaj. W tym lustrze. No to są te do rozdzielni. Nie, te w lustrze, te. A. Coś tutaj. Czy tutaj były tylko leki. Tabletki? Chyba tylko leki tu były. I papier. I o, jeszcze jedne leki są. Ale nie wiem, czy mam... Nie mam na nie miejsca. Dobra. Będę je nosił w łapie. Tu musimy płytę skądś wytrzasnąć. Tu się można iść zabić. Tak się kasi, co się za nie kliknę to. Aha, żarówka działa mimowolnie. Nie, to jest ta LED-owa. Albo jakaś na baterię. Najlepiej to byłoby znaleźć klucz do rozdzielni. Tak, ale nie wiadomo, gdzie on jest. Romeo! Nie, tak to nigdy nie wołasz. Czuję się zazdrosny, trzeba Romeo zabić. Bo ty pantofle umiesz układać, on nie. I to jest po prostu cudowne. Ej, what? O! Maryja. Może da się rozbić. Właśnie idę po to. Chociaż wątpię.
A ja właśnie nie. Zamieniłem ręce. Widziałam właśnie. Nie, nie to. Jeszcze jak coś będzie mam wywalić, to poproszę wywalić pigułki. Pigułki. Nie, dobra. Tu, tu i tu. Fuck. Chyba nie. Zaraz. Nie widzę, czy trafia. Na pewno tutaj? No właśnie. Tak, teraz już jest dobrze. Nie. Nie, mówiłam, że się nie da. Dobra. To co z tymi Maryjami jest? To właśnie też, to one jak za dużo coś... Maryi jest. O mój Boże. O ja pierdzielę! Tego... O! To mi się po nocach będzie śniło. Dobra, a jakbyśmy... Świeczki gdzieś zostawiliśmy, dobrze pamiętam, czy nie? O, te świeczki to wszędzie były. Tak, tylko teraz ich nigdzie nie ma, jak na złość. No. Młotki, przez młotek nie otworzę. Bo jak mówiłam, żeby wziął, to nie, możemy wziąć później. A skąd miałem wiedzieć? Że babcia przyjdzie w pierdoli po prostu, że mówiłam. To Snickers. Ja mówiłam. Bo Karolina sama je świeczki. Tam żesz świeczki. To ty żesz świeczki. Jasne. Ja pierdolę w ciemność? Tak. A się mnie zastanawiało te dziwne drzwi. Jesteśmy tu. I tu, i tu, dobra. Tu, i tu jest plac zabaw. Plac... O! Nie ma placu zabaw. Ale możesz rozbić młotkiem? Ale wątpię. Nie. Nie. Ciekawe. Co się... Co tu się... Widziałaś to? Ciemność się zrobiło strasznie. Ciemność mnie zaatakowała. No bo tu mogę zgasić. Ale nie patrzę, ale tutaj tak nie jest. Coś jeszcze tu do zrobienia jest? Nie. Właśnie jakby chociaż te, to co zrobiliśmy właśnie tak by się zamurowywało, to byłoby chociaż nie taka przeświadczenie, że coś jeszcze możemy zrobić. No nie? No. No nie, to jest to. Fuck. Co się dzieje? Nie wiem. A, to są drzwi. Babcia? Boże. Ten, jak się czy ten babcia? Tak to ja wnosił. Do pawice. Tu. Na górę. O! Pierdziele. Tego się nie spodziewałem. Ja też nie. Brakuje nam jednej zabawki.
Dobra, chyba coś mam. Nie wiem, jak on to w ogóle skumał, że tam jest lustro. Bym nawet nie wpadł, żeby tam spojrzeć. Mam nadzieję, że... Znaczy, tak musimy iść pod mod. Kapitanie Smok, nadświetlna! Nie, tam ja wolę stawasz. Han Solo i te inne sprawy. Już, rozejrzałeś się zajebiście. Ta, dobra. To jest tu, gdzie myślałem. Coś ci pokazać? Bo ten jest tak dziwnie poukrywane. Patrz. Mot mi utknął. No ale widzę tam na stronę. Wejdę już, wejdę. Dobra. Co tutaj jest? Rozpierdziel totalny? Działaj. Rób to. Jeszcze. Działaj! A nie, wchodzimy. Poruszaj się. O, szczelina. Ciasna i ani trochę nie mokra. Dziwna. Karolina! Mamy trzy zapalniczki! O, krzyże. Jest Jezus. Jest i on. Ten jedyny. Mam ochotę zapalić, bo nic nie widzę. Ale się boję. Zapal. Że to wszystko spłonie. No i dobrze. Oho, w podziemiach jesteś. Czyli poszłeś, pamiętajmy, poszedłeś w prawą szparkę. A tam nie było wyboru. Tam było po prostu przed siebie. Działaj. Tak? Tak. Tam mogłem iść tylko przed siebie, tam nic się nie wybierało. A, czyli drzwi tam nie mogły się otworzyć? Nie. Bo te drzwi były, Karolina, zablokowane. Ja przeszłem tak, żeby właśnie minąć to zablokowanie. A coś to było? Właśnie widzę. Podnieś. Podnieś. What the fuck? Zaraz, tu jest na górę jeszcze. Nie mogłeś podnieść? No mogę, no ale jak tu jest na górę, to jeszcze wiesz. Nie wiadomo, co się stanie, no nie? A na górze też może coś więcej być. Wszędzie coś może być. Widzisz? No dobra, tutaj jest... Tu ewidentnie coś trzeba zrobić. Mówię ci, krzyż. O, nasza ulubiona maszyna. Oho, tak. Kotka. Jak się na nią patrzy? Znowu zębami. Kolbka! Kręci się! O, jedzie! On ma, wiesz, takie... A tą zapalniczką, którą znalazłeś teraz, będziesz musiał rzucić w Jezusa. Akurat tam w tą szparkę wszedł. Może świeczkę ma do zapalenia, albo coś, czekaj. Mówię ci, że trzeba zejść na dół i wziąć to, co tam było. Tutaj coś jest. Karolina, pada nóż. Nóż. To jest ten, co nam brakuje. Zabija Jezusa. Czyli Frank był Jezusem. To idź tam to podnieść może, no. Ten właśnie krzyżyk to zobaczyć. I nie dam takiego nazwy odcinka. Nie chcę, żebym miał później przejebane. Co to jest? Twój ekwipunek podręczny jest pełen. Nie, ja nic nie wywalę, bo to wszystko się mi przyda. A młot? Ale nie, to podręczny, Karolina. To, co mamy w tym krzyżyku. To. To jest pełne.
Ale to i tak będzie trzeba coś podnieść chyba tam. Jańkę wypierdziel. Bo już Jańki nie będziemy potrzebować. W pompie. A nawet jeśli to ci się do magazynu wrzuci chyba. Oby, ale walnę ją tak, żebym pamiętał, czyli tu. Ale tak, tak muszę zrobić jedną ważną rzecz. To muszę upuścić. To muszę upuścić. Nie. Ha! Kurwa. Teraz to zrobię. Ha! Widziałam. Tak. Dobra, zapalniczka schowana. Chuj z dzieckiem. What the fuck? Krzyż jest za gruby. What the fuck? What the fuck? O, przychodzi. Jest. Dobra, ale po co mi ten krzyż? Jeszcze nie wiem. A, bo tam była dziura. No, mówiłam, że tam krzyż wejdzie. Przeszedł. On będzie przechodził, więc chyba się nie musisz martwić. Tak jak z tym obrazem, co wtedy go niosłem, to się okazało, że gdzieś mi upadł. Tak. Wolę mieć pewność, że go mam. A gdzie go bierzesz? No tu, bo tu nie mam jak przejść. Widzisz? Aha. Nie wiem, biorę go z powrotem? Czy on spadł? On chyba spadł. Nie. A, i było napisane, że niania została przeniesiona do magazynu, więc mówiłam. Dobra. Okej! Babciu! I trofka siła ognia. Teraz tu będzie zabawa. Ta muzyka! Serio? Ej, nie, to było zarąbiste, też tak samo jak z tymi prawkami, co gadały. Oh, tak! Widać, że tam są elementy komedii. Oh, ale to było fajne. Taki gracz. Tak, tak! I jeszcze ta muzyka z Duma. I pup! Ale fajnie też zrobili, że nawet ta postać się wkurzyła, nie? Ale to co? To ja przyszłem tu Coś tam jest? Właśnie wyjść nie mogę. Może to znak. Nie, to jest. Nie. To było fajne. To było zajebiste. Ja aż się dziwię, że ta gra nie jest znana przez tą jedną scenę. Postać się ja, bo w końcu strzelę tej durnej babie w twarz. I jeszcze powinna tak się babcia pokazać. Ale fajnie to zrobili też, bo nawet postać się wkurzyła, tak. Nie? A ty tam wchodzisz, widzisz do i... Takie, czas na zemstę, stara, to bo... Tyle razy mnie zabiłaś! Chyba raczej nie wyjdziesz. Wiesz, obgana. Znaczy, wiesz co mi się wydaje, że trzeba spaść. No może. Bo my zawsze jak spadaliśmy, to wracaliśmy. Bo tu to już nie ma nic. Ej, ale teraz mamy nóż.
Może ją zaciukamy. A mi się wydaje, że trzeba do ciała odłożyć. To Franka, no. Albo to, no. Dobra, a teraz spadamy. Ta, trzeba spaść. Czyli to faktycznie, to był taki zajebisty easter egg, że to aż się nie mieści, jak można człowieka rozśmieszyć w horrorze. Tak, to było zarobiste. Taki shotgun, shotgun, skoro syn. To najlepsze byłoby dwoje, nie? Zacież totalny, zaraz babcia dostanie tak, że się nie pozbiera. A chciałbyś! Babcia przeżyje więcej niż ty. Dobra, tu. To jest baba z czytaną. Albo jeszcze, wiesz czego brakuje? Taki, jak ta chorągiewka wyszła, taki śmiech tej babci jeszcze. Mhm. Da. Debil się dał nabrać. Ten, kto to wymyślił, to normalnie... Zarobisty. Nie, to rozwalił system. Dobra, teraz tu i do Franka, ta? To znowu masne. Pierdziel się! Widać, że też już jesteś miła dla babci. Dobra. Masz, Frank, zgubiłeś coś. Znowu zębami włoży. Chyba jak żeby inaczej. Ono żyje. Zacznie krzyczeć. Tak mi rób! Nie. O, coś puścił. Klucz. Klucze. A to jednak nie było pilota. Do czego? Do... Jednak nie było pilota. Do światła, do światła. No. Do światła. Do światła, nie, dawaj. Podnieś. I love you. Mały klucz. Aha. Mały do sejfu? Nie, I... Co? I love you? I love you? Dobrze czytam? Tak, tak. To mi się wydaje, że to będzie do tej jej szkatułki, co tam ma. Może. A zobacz na przykład w sejfie. Może. Nawet po prostu spróbować, nie? Z jakiegoś powodu zapalniczka nie działa? Zajebiście. No, nie można. Nie. Z jakiegoś powodu nie można. Ej, a nie, myślałem, że drzwi są zamknięte. Można. O. Czy mamy ostatnią zabaweczkę? Ej, klucz. Hmm. Klucz. A to jest wiolinowy. Nie wiem, czy to jest ten. Nie. No, to musi być klucz wiolinowy. On będzie miał ten. No, klucz wiolinowy po prostu będzie miał. Mamy to klucz. Gdzie jeszcze te klucze można było włożyć? No po drugiej stronie w tym świecie... A pewno do drzwi. W tym, po drugiej stronie świecie luster... w tym świecie jeszcze, gdzie było samo drzwi jedne. Mhm. Tam na pewno było. Boże. Najbardziej mnie rozwala, jak są pokrywane te lustra. Śpierdol się! Tu płyta... A nie sprawdziliśmy jeszcze gabinetu jego, bo tam było te drzwi jedne. U niego. Co za natrętna baba. Tu było. Mhm. Mm
O! Dobra.